A teraz na matę zapraszamy zawodników, którzy doszli do finału w konkurencji walki tradycyjnej. Jako pierwsi wystąpią Tomasz Góra i Kamil Klimaszewski z Częstochowskiej Akademii Taekwondo. Walka tradycyjna lub aranżowana. Konkurencja polega na wykonaniu przez drużynę prezentacji różnorodnych technik obrazujących walkę zgodnie z wcześniej przygotowanym scenariuszem. Taka walka ma ramy czasowe, minimum 60 sekund, maksimum 75 sekund. Przekroczenie w dół, w górę powoduje dyskwalifikację drużyny. Dopuszczana jest jedna technika akrobatyczna. A jako druga drużyna wystąpi drużyna z Tekwon Kolbuty. Magdalena Frączek i Martin Oberda. A przed Państwem wcześniej już wspomniani Tomasz Góra i Kamil Klimaszewski z Częstochowskiej Akademii Taekwondo. Zwyciężyła drużyna Uratora Janów. Trenerem jest Pan
wywalczyli zawodnicy z Częstochowskiej Akademii Taekwondo. Tomasz Górak, Kamil Kimoszewski. Zapraszamy zawodników. I tytuł mistrza Polski zdobyli zawodnicy KS Dragoniady. Kamil Batura i Oliwia Aleńczyk. Kasku niebieski, Anna Kowalska, WSK TV.